Obrączka cię uwiera? Już nie. Teraz chciałem się czymś zająć. Aha, żeby ręce nie latały. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Witajcie. Nie wiem, czy to puszczę na koniec jeszcze tego roku, czy może zaraz na początku 2019, ale no w każdym razie będzie niedługo ten materiał, tak jak go nagrywamy. Jest ze mną Piotr Szychowski, zwany Szyszkiem, czyli to znaczy, że będzie Star Talk. Chociaż ostatnio odchodzę od tych tytułów i tego podziału takiego na serie dokładne, no bo to po prostu chodzi o to, żeby robić fajne materiały. To i nie tak... dlatego, że w grach się nic nie dzieje i nie możemy pogadać o grach. I nie możemy pogadać o grach, tak, więc spotkaliśmy się, tak w ogóle przez ścianę jest remont, więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne rzeczy tutaj, to no to sorry, nic z tym nie... Budują gwiazdę śmierci. Nic z tym nie zrobimy, tak. Budują gwiazdę śmierci. I tak, i wymyśliliśmy sobie, że podsumujemy trochę miniony rok, jeśli chodzi o Star Warsy. O, teraz zaczęli odkurzać na klatce schodowej, fantastycznie. Odpaliłem kamerę, robią to przez swoją wredotę. W każdym razie tak, podsumujemy 2018 rok w Star Warsach i co? No, był Han Solo i jak w ogóle oceniasz ten, ten rok Star Warsowo? Star Warsowo generalnie muszę to powiedzieć, że bardzo biednie wypada ten rok. Choćby przez pryzmat tego, że tak jak dzisiaj się spotkaliśmy i zaprosiłeś mnie na pogadankę podsumowującą. Tak sobie uświadomiłem, że kurde, Han Solo to był tak dawno, ja to oglądałem tak dawno, że mam wrażenie, jakby to nie było w tym roku. Tylko, że wiesz, gdzieś tam w zeszłym czy jeszcze dalej, nie? Że w ogóle nie czuję tego, że to... Że to jest ten rok, nie? Dla Avengersi Wojna bez granic to jest ten rok, tak? To dużo mocniej też. Ja niestety Avengersów nie widziałem, natomiast rzeczywiście, to jest trochę tak, że ten, przez to może, że nie było hype'u na Hana Solo, mówi się w ogóle zresztą o Hanie Solo, że to jest film, na który nikt nie czekał. To jest film spin-off Gwiezdnych Wojen, którego nikt nie chciał. Bo wszyscy się bali... Naruszenia legendy Harrisona Forda? Tak, naruszenia legendy Harrisona Forda, więc... Co o dziwo akurat wyszło całkiem dobrze, bo znaczy naruszenie legendy wyszło dobrze, nie? Dobrze wyszła ta nowa postać młodego Hana Solo. To zostało dobrze zagrane, ten film miał inne problemy, chociaż nie było też ich tak dużo. Głównie przez pryzmat tego wydaje mi się, że ludzie nie chcieli tego filmu. A dwa, że ten film wyszedł nie na gwiazdkę, jak moc przykazała, tylko właśnie. No tak, bo pamiętam w 2015 roku, jak, znaczy wcześniej jeszcze, to był 2014, jak nam zapowiedziano The Force Awakens, Przebudzenie Mocy, no to wszyscy, jak to na gwiazdkę? Przecież zawsze Gwiezdne Wojny wychodziły w maju. Łeb rozwalony. Nie? A teraz nagle okazuje się, że mamy gwiazdkę teraz. W zasadzie no, była parę dni temu, jak to nagrywamy, i nie ma Gwiezdnych Wojen i jest dziwnie. Szybko, tak? Szybko się przyjęła nowa tradycja, to raz, a dwa, że tak trochę łaska fana na pstrym koniu jeździ. Znaczy to w ogóle jest zabawne, bo no, oglądają filmiki osusowe różni ludzie i fani tacy, którzy znają mega to uniwersum. To o was. Tak, i tacy, którzy po prostu kliknęli gdzieś tam, bo im wyskoczyło w podpowiadanych. No i było trochę takich komentarzy, na przykład, nie wiem, pod koniec listopada, pod filmami, czy na Facebooku chociażby. Kiedy będzie trailer? Bo przecież za miesiąc premiera, za niecały miesiąc premiera. Ludzie cały czas byli absolutnie przekonani, że teraz... Dziewiąty epizod? Tak, że dziewiąty epizod będzie teraz. Znaczy ci, którzy po prostu weszli, obejrzeli. Którzy są po prostu casual fanami, tak? Może to tak. Też pokazuje trochę zderzenie tych dwóch światów. Bardzo nam się ujednolicił fandom pod tym... Znaczy ujednolicił, może nie, bo to jest złe słowo. Przemieszał nam się bardzo fandom Gwiezdnych Wojen, tak? Już nie ma czegoś takiego jak stara gwardia i hardkorzy i casuale, tylko mam wrażenie, że oni strasznie się gdzieś tak wymieszali, nie? I ci, którzy mówią, że są hardkorami, tak naprawdę są fanami hardkorowymi od 2015 roku, nie? To w ogóle najstarsza gwardia to albo hejtuje w internecie na forach, chociaż fury już nie ma, albo się gdzieś pochowała, nie? Znaczy to w ogóle fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo ja z kolei 2018 rok, mimo tego, że on był teoretycznie, tak jak się nad tym zastanowić, on był teoretycznie dosyć bogaty
w takie obiektywnie bogate wydarzenia związane z Gwiezdnymi Wojnami. No bo tak, jeszcze w styczniu to żeśmy żyli epizodem 8 i żeśmy go tam analizowali i tak dalej. Potem w kwietniu żeśmy sobie kupili, czy w kwietniu, czy tam w marcu, kupiliśmy sobie epizod 8 na Blu-rayu, czy tam na DVD. Potem w maju mieliśmy Hanna Solo. Uroboros w Polsce zaczął wydawać Legendy, czyli mówię tutaj o trylogii Trauna. Wyszło sporo komiksów, wyszło sporo jakichś tam od Amit, fajnych albumów. Masa komiksów od Egmontu, zarówno tych legendarnych, jak i tych kanonicznych, więc jakby tak obiektywnie to był dosyć bogaty rok. Natomiast właśnie to był rok, podczas którego fani Gwiezdnych Wojen, nie wiem, no ja trochę straciłem weny przez to, co się działo, tak? Bo jakby kłopot przede wszystkim, jaki się pojawił, to jest hejt związany z epizodem 8. I on po prostu wybuchł, eskalował i tak dalej. I tak sobie myślę, że ludzie, którym się podobał epizod 8, no to oni napisali, że im się podobał, że fajne pomysły niektóre może mniej fajne, ale generalnie film jest jakoś tam świeży i że to daje radę. Natomiast pod każdym, nie wiem, postem na Facebooku, pod każdym filmem na YouTubie, jak ja to widzę, zawsze znajdzie się parę takich komentarzy: Disney zniszczył dzieciństwo, Rian Johnson zniszczył Gwiezdne Wojny. Nawet pojawiło się, co mi się bardzo podobało, że to nie jest Rian Johnson, tylko Ruin Johnson. Ruin Johnson. Znaczy wiesz, mi się wydaje, że... Więc po prostu jazda po Gwiezdnych Wojnach, jaka się odbyła w tym roku... No silna jak nigdy. No. Silna jak nigdy. Ten hejt faktycznie się rozwija. Nawet po epizodzie 7 aż tak nie było. Nie, faktycznie. Znaczy weźmy pod uwagę po pierwsze, że żyjemy w tych czasach, w których dostęp raz, że do informacji, ale też możliwość wyrażenia swojego zdania jest łatwa jak nigdy. Bo przecież hejty były i na nową trylogię, w sensie George Lucas zniszczył Gwiezdne Wojny. Tak, tylko wtedy internet jeszcze nie był taki potężny. W sensie nie było takiej, Facebooka. Takiej swobody wypowiedzi i takiej siły głosu, bo swoboda wypowiedzi była zawsze, ale nie było siły głosu, tak? W dzisiejszych czasach każdy może być kreatorem opinii, jeśli tylko zbierze jakąś grupę podobnych sobie. Bo... Tak, na przykład jeden łysy gość, który nagrywa. Tak, no bo łączenie się w grupy właśnie w dobie internetu jest banalne, tak? I możemy właśnie wyszukać sobie tych popleczników naszych, podzielających nasze opinie. Jeśli się okazuje, że zgromadzimy sobie wokół siebie dużo hejterów, no to dochodzi do takich przykrych sytuacji, jak lincz w internecie, nie wiem, aktorów, tak? Co jest już naprawdę... No tak, no ale ten lincz, tak jak przecież ta Kelly Marie Tran, czyli, Jezu, jak ona się nazywała? Rose. Tak, Rose dostała strasznie rykoszetem. Znaczy to nawet nie był rykoszet, to było po prostu strzał prosto w nią. Wymierzony. Tak, no ale no tak samo było w 99, po epizodzie 1, kiedy to teraz się słyszy, że prawda, Ahmed Best, czyli aktor, który się wcielił w Jar Jara, rozważał samobójstwo. W ogóle z aktorstwa i w ogóle popadł w jakiś alkoholizm Jake Lloyd, czyli młody Anakin Skywalker. W wieku 9 lat, wow. Nie, no może nie w wieku 9 lat, ale potem, chwilę później. No i zdaje się, że on już w niczym nie zagrał więcej. Tak, tylko w epizodzie pierwszym, no bo właśnie dostał w twarz hejtem. Mamy niesamowitą umiejętność niszczenia tego, co kochamy. I to jest przerażające, mam wrażenie. Ja cały czas będę stał po tej drugiej stronie barykady i brzydko mówiąc, jeśli chodzi o Star Wars, łykam wszystko jak pelikan. W sensie, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, zawsze wychodzę z założenia, że to jest moje ukochane uniwersum. Żeby daleko nie szukać, wracałem teraz na początku grudnia z Japonii samolotem, to sobie akurat obejrzałem Gwiezdne Wojny. Bo coś jeszcze nie widział. Co innego można oglądać w samolocie. Obejrzałem sobie Gwiezdne Wojny. Właśnie epizod 8, był jeszcze Han Solo do wyboru. A na Hanie Solo byłem 2 razy, także stosunkowo na świeżo. A właśnie epizod 8, kurde, no daje radę. Jest bardzo, bardzo odważny film i bardzo mi się podoba. Bo... Znaczy tak, no ale to skoro już przy tym jesteśmy, ja w ogóle planuję taki odcinek, bo chcę sobie teraz właśnie, no mamy taki okres świąteczno-poświąteczny mniej więcej, więc chcę sobie obejrzeć, wreszcie znaleźć te tam 2,5 godziny luźnego czasu i sobie obejrzeć z Blu-raya epizod 8. Natomiast tak jak sobie teraz o tym myślę, no to właśnie epizod 8 ma sporo dobrych pomysłów, typu, nie wiem, pokazanie potęgi Luka. Wow,
fantastyczne. I trochę słabych pomysłów w postaci atak bombowców na... Znaczy wiesz co, ja to akurat przyjmuję. No. Nadal obracamy się w uniwersum, gdzie prawa fizyki absolutnie nie mają żadnego znaczenia, więc to czy to były bomby, czy to były bomby napędzane na magnes. Serwomotorami, czy wiesz, tego typu rzeczami. Bomby przyklejane na magnes. Mnie zaczęły na przykład inne rzeczy trochę denerwować już po którymś seansie 8 epizodu. Na te, które na początku, przy pierwszym seansie bardzo mi się na przykład nie podobały, przestałem już zwracać uwagę, po prostu przyjąłem, że jest tak jak jest, nie wiem, lecąca Leia. No okej, tak to zrobili, wyreżyserowali. Zamysł był taki, żeby pokazać, że ona była silną mocą, wróciła, tak? Przeżyła. A czy ona leciała na Supermana, czy leciała, wiesz, na surfera, Silver Surfera, to nie ma znaczenia dla mnie. Po prostu tak to wyreżyserowano. Po prostu już są większe głupotki, które burzą gdzieś tam ten film jako całość, ale on nadal się broni w moim przekonaniu. Ale dobra, bo nam się robi tutaj recenzja. Tak, recenzja ósmego. Który warto zaznaczyć, w tym roku przecież nie wyszedł, tak? Przypomnieć. Tak, 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 on wyszedł jakby... No ale jak widzicie, nawet po roku... Nawet teraz, tak. Jakby automatycznie, bo to nie jest tak, że myśmy się jakoś szczególnie przygotowali do tej rozmowy, czy coś. Nigdy tego nie robimy. Więc po prostu jakby to nadal jest żywe. Żyjemy się. Tak, 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 to nadal jest żywe. I widzimy, że wy tak samo, nie? Czy właśnie tak jak powiedziałeś w komentarzach, czy ten. No ale wracając do rzeczy, które się wydarzyły, no to ja jestem bardziej, myślę, niż brakiem tutaj filmów i tak dalej rozczarowany, znaczy brakiem filmów, no tym, że ten Han Solo się nie udał i nieszczególnie kasowo, bo jako film się w broni bardzo fajnie, no bardzo jestem rozczarowany tym, że no, gier Star Warsowych poza mobilnymi, ani widu, ani słychu. Jak nie było, tak nie ma. Tak, no. Jak nie było, tak nie ma. Nawet E3, które było w tym roku, ja myślałem, no muszą coś zapowiedzieć, muszą. No to było trochę tak, że wyszedł ten ziomek w jeansach i powiedział, że z Respawn, tak? Z Respawn Entertainment. On nawet nie wyszedł, on był siedział na widowni. Tak, on siedział na widowni w jeansach i powiedział, no robimy grę i będzie o Jedi, tak, i gra Jedi będzie Fallen miała Order. Tytuł Fallen Order. I to trochę mi wyglądało tak, że oni już mieli całą tą prezentację Electronic Arts, mieli zaplanowaną i nagle ktoś tak pomyślał, ej, ziomeś, kurna, zapomnieliśmy, musimy coś o Star Warsach powiedzieć. Nie? I to było tak na dzień wcześniej. Ale to trochę pokazuje... Wymyślone, bo właśnie to, że on nie wyszedł na scenę, to znaczy, że to nie było jakoś tam wyreżyserowane, to się nie mieściło w scenariuszu imprezy. Znaczy, więc... powiem tak, mam nadzieję, że to nie było wyreżyserowane, bo po pierwsze i tak było niefajne w moim odczuciu, bo zaraz powiem dlaczego, a po drugie, gdyby było wyreżyserowane, to by pokazało, w jakiej niemocy twórczej jest no, Electronic Arts, które posiada prawa do Gwiezdnych Wojen, bo no okej, okay, dostaliśmy dwa Battlefronty. Drugi Battlefront, który dostał po dupie, ale już z tego, co widzę... Wyszedł z tej bańki hejtu nie wyjdzie nigdy, bo to jest łatka, która... Tak, bo już dostał. Tak samo jak epizod 8, już nie wyjdzie z bańki hejtu. Ale sam w sobie Battlefront 2 jest bardzo dobrą grą już teraz po poprawkach, więc to przy okazji mogę was zachęcić, jeżeli nie próbowaliście albo graliście na samym początku i się odbiliście, to sprawdźcie teraz Battlefront 2, bo tam jest cały czas nowa zawartość dodawana i już nie ma tych mikropłatności, które burzą system rozwoju postaci i system ekspienia. Ale co właśnie ta niemoc twórcza, tak? No mamy licencje na Gwiezdne Wojny growe od kilku już ładnych lat w rękach Electronic Arts i strasznie takie spłycenie wyszło tej marki Gwiezdne Wojny. No, weźmy sobie prezentację Bethesdy w tym roku, która zapowiedziała nowe The Elder Scrolls. Skyrima myślę, że kojarzą wszyscy, a przynajmniej większość. No i nowy Elder Scrolls z numerem 6. Też Bethesda też nie ma nic. Oni potrafili na koniec imprezy, tak, na koniec pokazać tytuł. Nawet nie pokazali tytułu. Przelot nad krainą i tytuł, tak? To trwało ile? 3 sekundy? To nawet nie był tytuł, bo to był The Elder Scrolls 6. A, to nawet nie nawet był nie tytuł, ma jeszcze tak. podtytułu. O ile fajnie. I ludzie już się jarają, analizują każdą klatkę tego... Tak. Nie wiem, co to było, bo to nawet teaser nie był. No, to było zaznaczenie, że coś robimy i to kiedyś wyjdzie, nie? Ale o ile bardziej cieplej i z takim szacunkiem do marki, no bo uważam, że Gwiezdnym Wojnom jak żadnej marce należy się ten taki szacunek, bo ona naprawdę nam tą popkulturę przewróciła do góry nogami, żeby chociaż właśnie puścić tego Johna Williamsa, żółte napisy,
Star Wars... Coming soon. Tak, nie? Jedi Fallen Order coming soon. Przecież taką animację, że właśnie jadące napisy, no to przez średnio rozgarnięty rysiek jest w stanie w ciągu paru godzin sklecić w After Effectsie. No dokładnie. To mnie najbardziej zabolało. Jak bez pomysłu jest eksploatowana, znaczy jak nie jest eksploatowana marka Gwiezdnych Wojen w kontekście gier wideo. Znaczy, mam nadzieję, że się to zmieni. No to jest oczywiście, cały czas się zastanawiamy nad tym, czy, no bo wiemy, że Electronic Arts kupił te prawa do gier gwiezdnowojennych wszystkich. Kupił jakiś czas temu, tak? To było, ja to kiedyś liczyłem, że to jest chyba 7 lat mija, odkąd mają te prawa, no i wydali dwie gry. Znaczy mówimy o dużych grach, bo nie mówimy o mobilniakach. No i cały czas gdzieś tam na marginesie jest jedna The Old Republic. Jedna była skasowana, tak? W tym czasie. Gdzie no, ten przetworzona na... Były dymy. Były. Ta od Visceral, tak? Była Star Wars 13-13. Ale nie, Star Wars 13-13 to jest jeszcze Lucasfilm, to jest jeszcze przed no tak, kupnem, ale potem to niby gdzieś tam... Lucasfilmu przez Disneya. Tak, potem jeszcze gdzieś tam to przemianowano na tą grę, która miała być Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen, tak? I to ostatecznie poszło do kosza. No to też taki projekt idący do kosza, no to wiadomo, że to nie jest nic miłego i nic małego, więc nagle się po miesiącu nie da wyciągnąć innego projektu w takiej fazie zaawansowania. No ale czekamy. No, na tą chwilę nie możemy zrobić nic innego. Jeszcze od siebie bym tutaj mógł dorzucić, że bardzo fajnie widziałbym to, chociaż wiem, że się to nie stanie, chociaż może jakaś czasowa ekskluzywność, żeby Electronic Arts użyczyło praw, no bo oni użyczają praw, tak? No bo Respawn, no to jest niby ich firma, ale, też no, ale taka, nie do końca. Tak, taka. Żeby na może na przykład użyczyli praw do zrobienia jednego RPGa Obsidianowi. No, Obsidian należy do Microsoftu. A wiem, że Electronic Arts ostatnimi laty się lubi z Microsoftem, no bo EA Access choćby, tak? Jakieś tam Battlefieldy są mocno promowane przez Microsoft. Tak, ale cały czas z kolei Gwiezdne Wojny, Battlefronty to mają, oczywiście, że tak powiem... Ale to ja nie mówię dlatego, żeby tu zamykać się na... Ja nie jestem, nigdy nie byłem zwolennikiem zamykania się na jedną platformę i dzielenia graczy. Mówię tutaj, wiesz, o marketingowych już umowach, które nie muszą wcale dojść do skutku. Nawet niech to będzie czasowa ekskluzywność, nawet niech to będą dodatki w postaci jakichś tam DLC. Ale żeby powierzyć Obsidianowi, tak? Nie mówię, że to ma być X dla Microsoftu. No tak, no ale dajmy Obsidianowi zrobić. To tutaj oczywiście możemy się długo zastanawiać, że skoro Disney, no który lubi pieniądze, nie powiedział Electronic Arts, słuchajcie, wiecie co, no to my wam skracamy tą licencję, nie? Wydajcie co tam macie do wydania i my wam skracamy tą licencję. Więc no to znaczy, że tam Electronic Arts albo im przedstawia jakieś fantastyczne plany i pomysły na te gry, albo im płaci w pyte hajsu, tak, żeby jednak trzymać tą licencję. Albo umowa jest tak skonstruowana, że... O, wiesz co, najlepsi prawnicy z jednej, najlepsi prawnicy z drugiej... Siedzą i się zastanawiają. Jak tutaj wyrwać parę złotych. Nie no, dlatego mówię, no jedyne co możemy zrobić to w tej sytuacji, no to uzbroić się w cierpliwość... Patience i po prostu... No tak, no, ale w ogóle no, to 2019 będzie całkiem... Ale to o tym powiemy. O 2019 powiemy w kolejnym odcinku, bo to tak zrobimy, żeby to nasze nagranie miało dwie części. To znaczy podsumowanie 2018 i kolejna część to będzie to, co chcemy w 2019, czy co będzie fajne w 2019. O, czyli tak, w dwóch słowach, 2018, rok hejtu na epizod 8. Tak, znaczy hejtu, który się ciągnął przez cały rok, no bo przypominamy, epizod 8 wyszedł jeszcze w zeszłym, tak, 2017, tak. Ale ten hejt przyćmił nawet Hanna Solo, który wyszedł, mam wrażenie. Rok właśnie bez gier, za to rok, tak jak powiedziałeś, tego merchu, który cały czas gdzieś tam wychodzi, książki. Znaczy tak obiektywnie, jeśli weźmiemy, no bo wiecie, no ja jestem stary, i pamiętam te lata, kiedy już w ogóle miało nie być filmów, kiedy już wyglądało na to, że w ogóle Gwiezdne Wojny to już będą żyły tylko jakimiś od czasu do czasu książeczkami, które wychodzą dla tych paru, kilkudziesięciu fanów, nazwijmy to tak, bo chociaż jak to wydawał Amber te książki, no to one się jednak sprzedawały. Ja Ambera sam kupowałem. Tak, więc coś tam było. No ale tak, no były lata, które wyglądały, że już nie będzie Gwiezdnych Wojen nigdy, 2006, 2007,
ale nadal to gdzieś tam żyło. 2008 Clone Warsy, więc gdzieś to tam, pomimo tego, że nie było filmów, to nadal żyło. No ale to były czasy, powiedzmy sobie szczerze, dosyć ubogie. Wtedy. No a właśnie, teraz... Bo tutaj też o jednej rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy, ale zakładam, że celowo ją przeciągasz na następną część naszego nagrania, a mianowicie serial aktorski, który przecież też w tym roku dostaliśmy. No tak, znaczy, sporo rzeczy. Dostaliśmy trochę informacji. O, no właśnie, no skoro w tym roku się pojawiło dużo dobrego, no, znaczy może nie dobrego, to... dużo rzeczy gwiezdnowojennych, no to jest jeszcze serial Resistance. Tak, ja tam się zatrzymałem chyba na trzecim odcinku, bo nie miałem czasu tego oglądać, ale jakby no nie oceniajmy, ważne, że jest. Tak, nie? Oceniamy tak. Tylko, znaczy mówimy tylko, że jakby obiektywnie dużo się działo w świecie Gwiezdnych Wojen w 2018, natomiast jak ktoś obserwuje internet i obserwuje to, co się dzieje, nie wiem, i czyta komentarze pod filmami, no to, że Rian Johnson zniszczył Gwiezdne Wojny, Disney niszczy Gwiezdne Wojny i to jest jakby podstawowe hasło 2018 roku. Dlatego tak myślę, że nie byłoby fajnie, poza, żeby tak było. Poza hejtem na Last Jedi, myślę, że moglibyśmy was zaprosić w komentarzach pod tym filmem, żebyście napisali, co wam w tym roku utkwiło. I co było dobre. Co było dobre. Skończmy z komentarzami tak. Hejtującymi. Co było fajne. Co wam się podobało w tym roku, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Napiszcie, czy jakąś przeczytaliście fajną książkę, czy właśnie jakiś komiks może szczególnie utkwiło w pamięci. Czy jakiś fajny film na YouTubie widzieliście. Może zestaw Lego, który złożyliście. W ogóle wczoraj nadrabiałem nowego Spidermana, tego Home, znaczy nowego, no on też jest z 2017, Homecoming. Uh-huh. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, ja teraz tylko gram. Tam jest przyjaciel Spidermana, który przychodzi do niego. Tu nie będę spoilerował, ale przychodzi do niego i przynosi mu Gwiazdę Śmierci z Lego, którą mieli budować właśnie tam razem po szkole, nie? No, Peter Parker tam ma te 16 lat. No i w napisach końcowych filmu jest, że merchandise Star Warsowy użyczony dzięki uprzejmości tam LucasArts, które wiadomo jest disneyowskie i tak dalej, nie? Więc no ręka rękę myje, ale fajnie, że, no, robią sobie fajnie, te, że się pojawia motyw gwiezdnowojenny. Tak. W filmach Marvela, nie? Jak najbardziej. Także no to tak, tym optymistycznym. Dobra, celu. Komentarze są do waszej dyspozycji i no i piszcie, co fajnego się zdarzyło w 2018 roku. Łapka, tam dzwoneczek i tak dalej. Niech moc będzie z wami. Pa!